Za indywidualnymi budżetami rozwojowymi stoją dwie intencje. Po pierwsze, chcemy inwestować w rozwój ludzi, a po drugie, wierzymy, że taka inwestycja ma największy sens, jeśli jest dostosowana do danej osoby, do jej zainteresowań, doświadczenia, natury pracy, czy nawet życia prywatnego, czy sytuacji prywatnej. I dlatego dajemy pracownikom zarówno wsparcie, jak i wolną rękę w tym, jak się chcą rozwijać. Budżety rozwojowe są dedykowane każdemu od pierwszego dnia, kiedy do nas dołącza. I tak naprawdę to ja jako pracownik samodzielnie decyduję o tym, w jaki sposób z nich skorzystam. Mogę poszukać czegoś na zewnątrz, różnych szkoleń, konferencji, jakby cokolwiek, co mi przyjdzie do głowy. Ale mogę też skorzystać z oferty rozwojowej w naszej firmie, na przykład w ramach Learning and Development. No i tutaj też mamy dużo opcji do wykorzystania. Najczęstsze sposoby wykorzystania budżetu rozwojowego to m.in. kursy technologiczne, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Kursy językowe, bo język angielski jest bardzo istotny w naszej pracy, certyfikacje, dostęp do platform szkoleniowych, czy choćby wyjazdy na konferencje. I tutaj ciekawostka jest taka, że z budżetu możemy opłacić nie tylko bilet wstępu na konferencję, ale także koszty związane z podróżą czy zakwaterowaniem.